Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich klawiszowców. Piątek, piąteczek, piątunio. Zwany również piątolongo. Słuchajcie, 17.25. Ja właśnie wyjechałem z pracy. Jadę do drugiej. Mam już rozłożone oświetlenie, dekoracje światłem na jednej sali. Jadę tylko przestawić kolory, bo udało się tak, że z jednego wesela oświetlenie zostało na za tydzień. Rzadko tak się zdarza w sezonie, że robimy tydzień w tydzień w tej samej sali, ale udało się. Ale nie o tym dzisiaj chciałem z wami porozmawiać. Na sam początek dajcie znać, jak mnie widać, jak mnie słychać. Bo chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o zajebiście ciekawym przypadku, który dotknął mnie. Nie tylko mnie, bo jak okazało się, zgłasza się do mnie i zgłosiło się kilku klawiszowców. Kilku klawiszowców, którzy mieli styczność z Genosem i którzy mają mieszane uczucia. Powiedziałbym na pierwszy rzut oka, są rozczarowani. Bardzo ciekawa teoria, co? Słuchajcie, ja to zjawisko nazwałem syndrom Genosa, kochaj albo nienawidź. Więc witam was serdecznie, z tej strony Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu. Keyboard tutaj dzisiaj live z samochodu, z racji takiej, że mam jakieś pół godzinki, nawet 20 minut, żeby trochę z wami porozmawiać, więc nie wiem, czemu nie widzę komentarzy, czy może nie piszecie, oglądacie, a nie lajkujecie, nie piszecie, więc słuchajcie, wprowadzamy na razie transmisję ZUS. Trochę odgapiam to i podpatrzyłem to na innych twórców internetowych. Zalajkuj, udostępnij, skomentuj. Tutaj bardzo ogromna prośba, abyście właśnie kliknęli lajka, kliknęli serducho, pokazali, że wam się takie transmisje podobają, że chcecie je oglądać. Napisali komentarz, że jesteście, dali znać, że mnie słychać, że mnie widać. I bardzo ważna informacja i prośba do was: udostępnijcie transmisję w grupie Akord Key i Klawiszowiec Net, bo ja niestety podczas nadawania z telefonu nie mogę tego zrobić, jadąc samochodem tym bardziej, więc gadam z wami, porozmawiam trochę z wami, pośmieję się z wami, a wy udostępnijcie tą transmisję na klawiszowcu, na Akord Key. Ja się napiję od tego produkowania dzisiaj przez 9 godzin, 8 godzin pracy z klientem przy ladzie. Masakra. Trochę mi gardełko wysło. Więc cóż, misiaczki, słuchajcie. Nie wiem, od czego zacząć. No, syndrom Genosa, kochaj albo nienawidź. Może zacznę od samego początku i tego, w jaki sposób producent, w tym wypadku Yamaha, postępowała z keyboardami, w tym wypadku niech to będzie z serią Tyros, z flagowymi modelami. Nie wiem, czy kojarzycie, wszedł Tyros 1 po PSR 9000, potem Tyros 2, totalnie szok, przeskok, dwie epoki do przodu, nowe brzmienia, nowe efekty, jakoś to zaczęło się fajnie, lepiej sklejać. Potem Tyros 3, nowsze brzmienia, nowsze perkusje, nowsze zestawy, troszkę mniej pogłosów. Tyros 4 i znowu tutaj reverbu nawalone w style, w ścieżki, fajnie się wszystko skleja do kupy, tak to pięknie brzmi, zlewa się w całość. Ketronowiec powie: gdzie ta selektywność mojej perkusji? Ja mam perkusję na froncie, akordeon mam na froncie. Kork powie: gdzie ta stopa? Jep, 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 jep. Przed Tyros 4, przed Tyros 5, który już tutaj dużej różnicy od czwórki, jeśli chodzi o efekt, nie miał. No i co się stało? 2-3 lata przerwy, wchodzi Genos, zajebiste show przez producenta, super filmy, dawkowanie emocji w trakcie premiery. Sami widzieliście, że ukazywali gdzieś tam kilka sekund przeskoku, jak to wchodziło, jak się prezentowało. I do czego zmierzam? Słuchajcie, Genos nie jest kontynuacją serii Tyros. Nie jest i nie będzie. I nigdy nie był. Yamaha tutaj tym instrumentem chce utrzeć nosa trochę właśnie gorgowcom, właśnie ketronowcom, i odeszła od tego zlanego
w kupę, że tak to inaczej nazwać nie mogę, brzmienia. Tutaj w Genosie wszystko jest na miejscu, jest selektywne. Nie ma tego efektu zalania reverbem, sklejenia tego aranżu w całość. Tutaj już perkusje Revo chodzą selektywnie, one chodzą na froncie. Jeśli perkusja ma nazwę i dopisek vintage, to ona brzmi jak vintage. Jeśli ma dopisek, nie wiem, rock, to ona brzmi rockowo. Jeśli ma dopisek pop, to ta stopa jest mocna. No i przede wszystkim klarowna. Barwy saksofonów, one też zdjęto z nich Alto Sax 2. Tam nie ma już reverbu prawie wcale, ona jest selektywna. Wyopuszczasz, grasz na saksofonie i słyszysz, saksofonista wyszedł przed zespół. On gra teraz solówkę. A odpalcie sobie tenor saksa w Tyrosie 4, zagrajcie coś na jakimś stylu balladowym i co usłyszycie? Że ten saksofon się zlewa z aranżem. I do tego właśnie pieje wielu, wielu użytkowników, którzy z Genosa, znaczy z Tyrosa przesiedli na nową serię, jaką jest Genos czy też Genos. I jeszcze raz powtarzam, tutaj Yamaha odchodzi od zlanych do kupy brzmień. Tu ma być selektywnie, jeśli grasz na barwie solowej, to ona ma się wybijać. Włączasz sobie fortepian C7, napierdalasz solówkę, to słychać, że ta solówka się wybija przed cały aranż. Grasz na saksofonie, alto sax czy tenor sax, jak zapierdzielisz ładne wysokie dźwięki i saksofon walnie sobie growla, to ten growl aż trzeszczy w tych głośnikach, bo ten saksofon gra teraz na maksa. I o to w tym chodzi. Chodzi o żywość, o klarowność, o selektywność tego aranżu. I teraz ketronowcy powiedzą, że to dalej nie jest perkusja ketrona, czy tam i tak dalej, ale słuchajcie, to jest bardzo duży krok do przodu i bardzo duże jednocześnie zderzenie się z rzeczywistością tych, którzy grali na Tyrosie. I ja jeszcze raz powtarzam, ja nie mogę tej transmisji udostępnić, to jest bardzo ważna transmisja, daje dużo wartości dzisiaj, więc udostępnijcie, zalajkujcie, skomentujcie. Udostępnijcie w grupie Akordkej, udostępnijcie w grupie klawiszowiec.net. A ja na podstawie tej transmisji i na podstawie tej teorii i tego pomysłu, który mi dzisiaj wpadł, nagram jeszcze film na YouTube. Ale piękna G-klasa pojechała. Nagram jeszcze film na YouTube, w którym powiem wam i porozmawiam dokładnie o tym samym, aby ten film został dla potomnych. I ja nie robię tego jako endorser Yamahy, ja nie robię tego w ogóle dla Yamahy, ja to robię dla siebie, ja to robię dla was. Bo sam miałem styczność z tym efektem. Efekt syndrom Genosa. Kochaj albo nienawidź. Zajebisty tytuł, co? Słuchajcie, grałem na Genosie, słuchałem Genosa w internecie, byłem podjarany. Grałem na żywo w Music Expressie, na jakimś tam stage pasie. Zraziłem się do instrumentu totalnie, mówię, ja pierdolę. Zagrałem Piratów z Karaibów, mówię, nie no, słuchajcie, to co połowę instrumentów, które były w Tyrosie, to w ogóle nie słychać. Okej, pojechałem do Kistora, siadłem do instrumentu. Na następny dzień miałem prezentować instrument. Siadłem do instrumentu. Nie. Nie, no czegoś tu brakuje, to jest jakieś inne w ogóle, to jakoś inaczej brzmi i w ogóle. No i to jest właśnie to. Słuch ludzki przyzwyczaja się do tego, co miałeś, do tego, co było, do tego brzmienia i ty, przesiadając się na inny instrument, masz z tym problem. To jest tak samo, jak kupiłem sobie Rolanda E50, grałem na nim 5 lat, 4-5 lat, przesiadłem się na Yamaha Tyros 4 i ja na Tyrosie nie grałem rok nie grałem! Ten Tyros leżał, słuchajcie. Leżał i się kurzył, mówi, ja pierdolę, przecież to w ogóle nie gra. W ogóle nie gra. Załamany byłem, naprawdę byłem załamany. Dopiero kiedy siadłem, czy przysiadłem, spędziłem z instrumentem nockę, nie poszedłem do szkoły. Byłem łepek, miałem 15 lat. 15, 2, 11... 11... 18 lat, nie, 15 lat... 15 lat miałem, jak kupiłem Rolanda, przepraszam, a 19, 18 lat miałem niecałe, czy skończone, nieważne, jak kupiłem Tyrosa. Chodziłem do liceum, do trzeciej klasy. Nie poszedłem do szkoły,
siedziałem nockę z instrumentem, zrobiłem sobie kilka aranżacji i potem posłuchałem te same utwory, które wypuściłem na Rolandzie i posłuchałem to samo, co nagrałem na Teroś. I wtedy dopiero jakiś mądry młotek jebnął mnie w głowę i zrozumiałem, że to jest nowe, że to jest lepsze. Posłuchałem tą różnicę. Zobaczyłem sobie spektrum częstotliwości, w jakich te instrumenty grają. I to samo jest dokładnie, to samo jest z Genosem. Słuchajcie, piszecie do mnie, dzisiaj napisał do mnie Zbysiu, Zibi, szeryf, że ja, że kupiłem Genosa, jestem zajebiście rozczarowany. Naprawdę, jestem zajebiście rozczarowany. Ja pytam Zibi, co się stało? To jakoś mi nie gra, nie brzmi i tak dalej. Ja mówię, Zibi, przede wszystkim to bardzo ważna kwestia, nagłośnienie, nie? Ale on mówi, ja mam Turbosounda IQ15, góry i doły. No ja sobie myślę, okej, w porządku, no nagłośnienie średniej klasy szału nie robi, najgorszy też nie jest, bo grało się na gorszy przecież kiedyś, tak? Ale Zibi, odpal sobie to na monitorach. Na monitorach. O, Paweł pisze zajebisty komentarz. Tak samo jak ja zmieniłem Audi na SD9 na pierwszym jobie, byłem załamany. A słuchajcie, a SD9 ma dużo wspólnego jednak z Audi, tak? Są live gitary, te same są gdzieś tam perkusje, te same, jest dużo, dużo nowych rzeczy, to dalej jest Ketron, dalej ta sama firma, a jednak inne brzmienie. Obsługa może i podobna, chociaż nie no, SD9 jest bardziej intuicyjne chyba, co? Niż Audi. No i tak się podobno nie zawiesza, Paweł, co? W każdym bądź razie, słuchajcie, jeszcze raz reasumuję. Syndrom Genosa, kochaj lub nienawidź. Przesiadasz się na nowy instrument, daj sobie czas. Nagraj sobie te same aranżacje, a co więcej, posłuchaj sobie tych samych stylów, które były w Tyrosie, czwórce i w Genosie, które są oparte już o perkusję Revo Drums. Posłuchaj tego na dobrym nagłośnieniu. Na monitorach studyjnych załóż zajebistej klasy słuchawki. Nie masz? Jedź do kogoś. Pożycz. Przyjedź do mnie, do studio. Pogadamy. Zapraszam. Pograjmy. Naprawdę. Ale nie pierdolcie głupot w internetach, że ten instrument brzmi do bani i jest do dupy. Ja rozumiem. Jeśli grasz na korgu, nie chcesz się przekonać, mieli ci łeb, to ty tego nigdy nie zrozumiesz. Ja wam powiem inaczej. Ja bym grał doskonale na Korgu, na Ketronie, na Yamaszce, gdybym tylko chciał. Ale ja już jestem przyzwyczajony do Yamachy. Obsługa dla mnie jest łatwiejsza, nie chcę zmieniać stajni. Ale ja nie krytykuję, że kurwa Ketron nie gra w ogóle. Ketron nie gra w ogóle. Korg to jest dupa, cycki i chuj. Przepraszam za przekleństwa dzisiaj, ale naprawdę temat mnie miarczy, mnie fizycznie jestem wkurzony. Więc dajcie sobie czas. Posiedźcie sobie na instrumencie. Tak naprawdę wielu z was gra na poziomie przedszkolaka, kupujecie sobie instrumenty klasy zawodowej, puszczacie tam z dupy nieobrobione MIDI, słuchacie tego na nagłośnieniu klasy stary RCF 312, który dzisiaj jest tak wysłużony i góry w ogóle nie przetwarza i gra jak zamulacz i mówicie, że Genos nie gra. Ja was proszę i powiem wam inaczej. Nie mam czasu, ale zrobię to dla was. Jeśli chcecie się o tym przekonać, nagrajcie na stylu, który jest w Tyrosie 4. Najlepiej ustalmy wspólnie, żebym miał taki sam w Genosie, jakiś aranż, piosenkę, utwór, bo piosenka ma słowa, a ja wam nagram to samo na Genosie. I wrzucimy to w internet i pogadamy, posłuchamy opinii. Jeśli więcej ludzi powie, że lepiej brzmi Tyros, dostajesz ode mnie bezpłatnie swój, mój, autorski pokrowiec na twój instrument o wartości 110 lub 140 zł. Jeśli podejmujesz wyzwanie, napisz w komentarzu pod filmikiem. Jeśli twierdzisz, że Tyros brzmi dużo lepiej, w ogóle lepiej niż Genos, to wrzucaj nagranie, ustal to ze mną, nagram to, poświęcę czas, chociaż mega mało go mam. I zrobimy to. Zrobimy taką próbę na wielu, wielu ludziach w szerszym internecie. Więc jeszcze raz wam mówię, dajcie sobie czas, przestawcie swoje uszy, opierajcie się na suchych faktach. Nie na własnym tylko odczuciu, na suchych faktach. Rzućcie sobie swój aranż w spektrum częstotliwości. Genos dużo lepiej chodzi w dolnych rejestrach. Tam jest mięso, tam jest stopa. Od 50 Hz w basie czy w stopie coś się zaczyna dziać.
Jak puścisz sobie densową stopę, to w końcu jest to, czego brakowało w Tyrosie 4 czy 5. Po co ludzie instalowali Eurodance Packa? Bo nie było fajnej stopy. W Genosie masz to do wyboru, ile chcesz. Więc Eurodance Pack na Genosa też nie jest potrzebny. Ale ludzie instalują, bo w Tyrosie miałem. Super. Ludzie instalują sample, bo im zwykle czegoś brakuje. Super. Ja korzystam z fabryki, dla mnie brzmi to zajebiście. Włączam instrument i gram. Nie czekam, aż się wczyta. Nie bawię się z mapowaniem brzmień. A jeśli mi jakaś perkusja nie odpowiada, to dzięki funkcji drum setup robię sobie swój własny zestaw dla danego stylu. I moim zdaniem brzmi to bardzo fajnie, jak nie najlepiej, ale tutaj już nie będę dyskutował, bo znowu się gdzieś tam pojawią getronowcy, gorgowcy i będą zaraz swoje fale hejtu wylewać. Słuchajcie, ja jestem otwarty na rozmowy, jestem otwarty na w ogóle na świat, ja bardzo dużo się uczę, chłonę nowej wiedzy, ja naprawdę na każdym instrumencie byłbym w stanie zrobić fajne aranżacje, fajnie grać, ale... Słuchajcie, bo coś dzwoni w ogóle. Natomiast... mam nadzieję, że nie przerwało. Natomiast nie zamykam się w ogóle na to, że Yamaha jest super, kork jest do dupy, to już o tym mówiłem. Nie będę tego powtarzał. Reasumując, dajcie sobie czas, posiedźcie z instrumentem, kupcie sobie do cholery dobre nagłośnienie. Słuchajcie, ja będę robił o tym odcinek. Must have każdego, kto robi covery na YouTubie i chce w ogóle mieć jakąś oglądalność, to jest to. Dobra jakość wideo, dobra jakość audio. Nie pierdolcie, że nagrałem film na szybko. To po chuj to nagrywałeś. Na szybko dzisiaj wam wrzucam. No to jak wrzucasz coś publicznie i skalujesz się na publiczny widok czy też oceny, to przyłóż się do tego i tak wiem, czy nagrywałeś to w domu 24 razy, bo jak robiłeś najlepsze solo, to zjebałeś. No nie jest tak? No powiedzcie, czy tak nie jest. I nagrywaj jeden taki z drugim z telefonu pod światło, bo przecież stanie pod balkonem i kręci pod balkon, gościa w ogóle nie widać. Zbiera to telefon, zamiast puścić sobie na audio recorder, no bo przecież trzeba jeszcze umieć to obsługiwać. Takie trudne. Słuchajcie, jestem załamany tym, co się ogólnie dzieje. Stąd powstała w ogóle Akademia Keyboardu, stąd powstała geneza tego kanału. Ja naprawdę dużo informacji, dużo telefonów. Ja siedzę w pracy, słuchajcie, obsługuję klienta, sprzedaję części samochodowe. Dzwoni do mnie gość. Jerzy, co polecasz? Ty ostatnio Genosa, a wiesz, bo... Albo Jerzy, jak to zrobić? A Jerzy, jak tam? To ja mówię, stary, pogadajmy po 18. Poświęcę ci swój czas, zapłacisz, porozmawiajmy. I będziemy konkretnie gadać, nie? Ale naprawdę, to co się dzieje na rynku, ja wiem, że kiedyś pracowało się za komuny, czy gdzieś jeździło się do Reichu, cała rodzina do trzeciego pokolenia składała się, kurwa, babcia składała na ten jeden Casio CTK5, czy tam Yamaha PSR3. Przyjechałeś z Niemiec, całe osiedle grało, wszyscy cię kochali, słyszeli. Dzisiaj Genosa idziesz do sklepu, bierzesz kredyt, masz. Bo tak, czy nie tak? Albo masz kasę odłożoną w domu, kupujesz. Ale pamiętajcie, że za instrumentem do cholery muszą iść wasze możliwości. Za instrumentem do cholery musi iść wasza świadomość muzyczna. Ja teraz nie mówię tego jako alfa i omega, bo do cholery ja też nie umiem dobrze grać. Ja ciągle się uczę. I się do tego w ogóle na maksa przyznaję. Ja jestem weselnikiem, jestem chałturnikiem, który uczył się tak jak wy. Kupiłem instrument. Jeden, drugi, trzeci. Jestem po szkole pianina, 6 lat uczyłem się grać na pianinie. Więc... Naprawdę, reasumując, uczcie się dużo, kształćcie się dużo, niech idą za instrumentem wasze możliwości, a jeśli chodzi o syndrom Genosa, kochaj lub nienawidź, obejrzyj od początku tą transmisję, bardzo cię proszę, udostępnij ją szerszemu gronu, niech ten film się niesie w świat, to jest zajebista, fajna transmisja, która dała dzisiaj dużo, dużo wartości. Kochani, ja kończę, bo mi się kończy tutaj zasięg. Obiecuję wam, że w czerwcu pojawią się pierwsze filmiki na YouTubie po przerwie, bo aktualnie zepsuł mi się komputer, nie mam nawet możliwości skleić filmu, bo gdzieś trzeszczy mi audio, nie wiem co się stało, znaczy płyta główna się kończy, po prostu jest problem, nawet muzyka na YouTubie mi ścina.
Więc wrócę do was w czerwcu, a w miarę możliwości będę dla was robił live'y z telefonu. Powrócą również regularne live'y ze studio. Tymczasem dziękuję wam serdecznie. Ja zabieram się za dekorację światłem. Pozdrawiam serdecznie Stróżycki Jerzy, Akademia Keyboardu. Jeszcze raz koniecznie udostępnij, zalajkuj i skomentuj. Wszystkiego dobrego i wyciskajcie ze swoich instrumentów na maksa. Wyciskajcie ostatnie soki, a potem dopiero piszcie, że coś wam nie gra, a potem dopiero kupujcie następny keyboard. I wszystkim życzę zajebistych imprez, zajebistych wesel i dużo dobrego humoru. Trzymajcie się, cześć!